pomyliłaś się, moja droga? Jestem hrabina de la Roche-Piquet. Zawiadomię księżną panią o pani przybyciu. Coś podobnego. Wiedziałam, że księżna wiercy jest oryginalna, ale żeby zdolna była umówić się... Rupiecia, ani tego nie podejrzewałam. Księżna pani nie mieszkała w tym domu od 30 lat. I miała świętą rację. I nagle postanowiła tu powrócić. Nie miała racji. A ten osobliwy zapach, moja mała. Cóż to takiego? To? Zaduch. Przepraszam, hrabino, ale słyszę powóz. Jak to? Ma nas tu być więcej? O! Boże mój! Ten portret! A więc to tak. Straszna Boga, coś nie może... O nie, to nie musisz już tak. Jestem Hortensia od Klewir, ale z łaski Pana Boga raczej siostra Bertylia od ptaków. Hrabina de la Roche-Piquet. O jakże jestem szczęśliwa, że mogę Cię Pani poznać. To moja pierwsza podróż poza klasztor. No jest pani taka piękna, no strasznie muszę wyglądać, czyż nie? A jakie to ma znaczenie? O, stwórca czyniąc nas kobietami, niełatwy postawił przed nami wyzwanie. Jakże trudno zapomnieć o swym wyglądzie, no. Na tym miejscu, siostro, przyszłoby mi to nader łatwo. A taka jestem wzburzona, ten list od księżnej de Wubriku, a ja nigdy nie dostaję listów. Nigdy nie dostaję listów. A potem jeszcze w środku nocy ten powóz stojący u furty klasztornej. A wszystkie siostry śpią i nie mają pojęcia, co się ze mną dzieje. To... Czyli jakby porwanie? No jakby, no teraz... Oj, Boże! No proszę! Siostra zna tego człowieka? Ja nigdy go nie widziałam, nie. To czemu siostra krzyknęła? Nigdy, w ogóle nie. W ogóle jest tu niepodobny. Nie znam go. W ogóle go nie znam. To wszystko przez tą pogodę, przez tą niepogodę, przez to zimno, przez to ciepło, przez tą całą podróż. Absolutnie nie powinnam była wyjeżdżać. Wracam do klasztoru, bo jeszcze mnie tu... Śmierć spotka! Witam panią. Witam siostrę. Witam. Panie również mają spotkanie z księżną de Wibercourt? Również. I żadna z nas nie wie dlaczego. Ja też nie mam pojęcia. Ale my się chyba znamy. Hrabino? Sądzę. Panna de la Trengel? Ta słynna panna de la Trengel? Autorka Diady i Apolla? Poskromienia grzesznej zakonnicy? A gwiazd miłości? Jakież to było piękne! Jakie poetyczne! I jak niezwykle wzniosłe! Tak, to ona we własnej osobie. Tak, siostro. Widzę, że moje książki dotarły do najodleglejszych zakątków klasztoru. Co mnie cieszy niezmiernie. No czytamy. Może i są to miłosne romanse, ale nudne niczym cnota. Nie zdołałam do końca doczytać ani jednej z niej książek. Nie sądziłam, że potrafisz pani czytać. Prawdą jest, że wcale nie mam na to czasu. Widzisz, moja panno, nie zwykłam siadać przy biurku, żeby przeżyć miłosną historię. No moje panie, błagam, spokój. Spróbujmy lepiej zrozumieć, po co nas tu księżna w ogóle zaprosiła. Napisała do mnie, że chodzi o sprawę życia lub śmierci. No. Mnie dała do zrozumienia, że chodzi o honor kobiety. Przybyłam natychmiast. Pani hrabina? Tylko tyle, że chodzi o rzecz wielkiej wagi, ale do rzeczy. Czyś rozpoznała ten portret, moja panno? Ach,
Ach, nie znam się na malarstwie, choć skądinąd przejawiam niezłe zdolności do akwarium. Sądzę jednak, iż uczciwie mogę powiedzieć, że jest marny. Brak podobieństwa? A, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o samą sztukę. Rysunek jest dość lichy. I kompozycja mogłaby być lepsza. Po prostu kicz. A znasz pani tego, co widnieje na tym portrecie? No tak, znam go bardzo dobrze. A ty? Nie, wcale. A ja wciąż nie potrafię o nim zapomnieć. Proszę, proszę, zechciej wejść pani, proszę. Teraz, kiedy wszystkie panie już przybyły, księżna niechybnie się pojawi. Witam, panie. Witamy. Witam. Witam. O! O! To on! To on! On! Nieprawdaż? Jaka wrażliwość na sztukę! Ja nie mam pani przecież, że to marny obraz! Ja uważam przeciwnie. Moim zdaniem znakomity. Gdzież tam? Cóż poznała go pani? To mój obraz. Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Kaseł. Pani Kaseł. Małżonka pana Kaseł. Jubilera z ulicy Royal w Paryżu. Królewskiego dostawcy. O, pozwól pani, że dokonam prezentacji. Pani hrabina de la Roche-Piquet. Panna Trengel, ta słynna pisarka, panna Trengel. No i wreszcie ja, siostra Bertylia od ptaków. Czy wiesz pani może, dlaczego tu jesteś? Dostałam liścik, w którym oznajmia, abym była tutaj dziś wieczorem. I to wszystko. To oczywiste. Ludziom z niskich sfer nie potrzeba wyjaśnień. Wystarczy na nich gwizdnąć. Proszę, spróbujmy lepiej zrozumieć, po co rzeczywiście nas tu księżna wszystkie sprowadziła. No, musi być jakiś powód. Coś nas musi przecież łączyć. No wszystkie jesteśmy kobietami. To co? Wcale z tego nie wynika, by mnie na przykład z panią łączyło cokolwiek. I należę do tych kobiet, które się cały dzień stroją i pacykują. I wielka szkoda, bo bardzo by się to przydało. Ja oddałam swoje życie sztuce i rozumowi. Cóż, lepszy rys niż nic. Napisałam 14 powieści. 14 razy? Dokładnie to samo. O moje panie, błagam, tylko spokój. No co sobie księżna o nas w ogóle pomyśli, nie? Księżna jest pełna wyrozumiałości dla rodzaju ludzkiego. Zechcą panie łaskawie usiąść? Ale pogoda okropnaż, nieprawdaż? Oj, leje i leje. Inna jestem panią wyjaśnienie. Chodzi o to, że mój pachłaś nie umiera. Pani co? Mój ptak. Wiecie panie, to takie zwierzę całe w pióra. Bo musicie wiedzieć, że pióra nie rosną tylko w wazonach na kapeluszach. Zawsze dziwiłam się tym kobietom, co wtykają sobie w głowę to, co ten ptak nosi na swym kuprze. Cóż, lepiej niż gdyby było na odwrót. Święta racja. Pani Paw umiera księżną? No właśnie. Byłaś pani bardzo do niego przywiązana? Znaliśmy się od dzieciństwa. O, nie wiedziałam, że panie też tak długo żyje. Oj, dziękuję, siostro. W mojej rodzinie jest taki zwyczaj, że każde dziecko rodzi się wraz z panią. Ja i mój Paw przyszliśmy na świat tutaj. Tak, przyznać muszę, że zaniedbywałam mojego Pawia, kiedy stałam się dorosłą kobietą. Aż nagle wróciłam tu po 15 latach i zobaczyłam, że jest w okropnym stanie. Uty! Chroma! Stracił mnóstwo piór, a jego ogon ukazał się cały szczerbaty. Użaliłam się nad nami obojgę. Tak, zestarzyliśmy się. Zabrałam go więc do Paryża, gdzie zamieszkał w moim ogrodzie. No. Ale ten ostatni tydzień był dla niego straszny. Ledwie dyszy. I zdaje się, że jest już wszystko jedno. To bardzo smutne. Ale co my możemy na to poradzić? Wyznam,
Już zupełnie nie znam się na pawiach. Wiem, z takimi ptakami masz pani na co dzień do czynienia. Czas podsumować naszego. I mam na myśli nas wszystkie. Mój konający paw uświadomił mi, że czas zaprowadzić porządek w moich, waszych sprawach. I ja postanowiłam wam w tym pomóc. Ale co my mamy do tego? O czym ty mówisz, pani? On tu przybędzie. Powinien pojawić się tego wieczoru. Kto taki? Ten, co widnieje na portrecie, na którego każda z was wchodząc zwróciła uwagę. No, księżniczko, jeszcze zobacz. Don Juan! Don Juan! Właśnie z jego powodu zebrałyśmy się tutaj, bo każda z pań zaproszonych na dzisiejszy wieczór stała się ofiarą Don Juana. O, no, ale nie, nie wypierajcie się, przyznajcie się. Dziś wieczorem przybędzie Don Juan. O niczym nie wie. Myśli, że przybywa na bal. Ale my, pięć kobiet, które zhańbił, pięć zranionych kobiet, na których przeszło się z piekłem, my go osądzimy i wydamy wyrok. Dzisiejszej nocy urządzimy sobie proces do Żwana. My mamy go osądzić i wydać wyrok? Na co? Na win odkupienie. W jaki sposób? Poślubi jedną ze swych ofiar. Będzie jej wierny i ją uszczęśliwi. To śmieszne. On nigdy się na to nie zgodzi. Zgodzi się. To marzenie, księżno. Marion! Mam tu rozkaz aresztowania im, Blanko. Król był mu to winien. Wystarczy, że wpiszę doń imię Don Juana. Damy mu wybór. Albo się poprawi, albo skończy w kazamatach. A kogoś ma poślubić? Nie lękajcie się, żadnej z nas. Tam piętro wyżej przebywa młoda dziewczyna, która pragnie śmierci w kwiecie lat 20. 20! Dla nas to banalna historia. Poznała Don Juana, uwiódł ją i porzucił jak wszystkie inne. Jest moją córką chrzestną i on ją poślubi. O, skorzystasz z szansy, jakiej nam też kupiono. Na dobrze gorycz dawania tego, czego samemu się pragnęło. Nam już nie może pomóc, ale uratujemy tą małą, a przy okazji Don Juana. I dzięki temu śmierć mojego pawia nie pójdzie na marne. Zgadzacie się? Zgadzam się. Proszę pani, przybył Don Juan. Dobrze. Marion, zaproś go tutaj. Tylko nie słuchaj, co już będę opowiadał po drodze. Och, proszę pani, on wygląda tak niegroźnie. Niegroźnie? To musi być on. Co wy robicie? Co wy robicie? Chcecie mu się spodobać? Nie wahajmy się zgalić tej, która by grę podjęła Don Juanem, próbując go uwieść. Musimy być solidarne. Witam, szanowne panie. Czyżbym zakłócił zabawę? Bynajmniej, to ty nadajesz im to, Don Juanie. Za kogo zatem przybrałeś się na bal? No cóż, ja oczywiście za nikczemnego uwodziciela, a pani i jej towarzyszki, jakie są wasze stroje, nie bardzo rozumiem. Ty, panie i ja przywdziałyśmy maski twoich dawnych ofiar. Tak, Don Juanie, twoje własne ofiary. Nieprawdaż, że je bardzo przypominamy? Nie wiem. Nie zdarzyło mi się do tej pory ani razu spotkać żadnej z mych dawnych zdobyczy. Ale rozpoznajesz te wszystkie twarze? Jesteś pani pewna, że strój, który przywdziałaś, jest również przebraniem ofiary? Nie poznajesz mnie, Don Juanie? Nagana, siostro! Potrzebujesz na siebie zwrócić jego uwagę. Nagana powiedziała. A zaprościsz mi pani, bo mnie rozpoznał, no. Dosyć żartów, Don Juanie. Porozmawiajmy poważnie. Wiele minęło czasu od chwili, kiedy było dane nam się ostatni raz spotkać. I od tamtej pory nie ma dnia. Łaskawe były lata dla ciebie te, księżno. Jesteś równie piękna. Wówczas pochlebiasz mi. Ty też nic się nie zmieniłeś. Nadal taki wielki. Nagana! Pozwól mi pani go przesłuchać. Nagana! Co? Nagana! Hrabina, ciąg
siebie zwrócić uwagę. Tak. Naprawdę żadnych z nas nie pamiętasz. Rozpoznaję piękno na niektórych twarzach. Nie poznajesz, nie zdrajco? Nie, pani. Ani mnie? Nie, pani. A nie? Nie. Osobliwa amnezja. Tak. To musi być to. Brak odpowiedzialności. Nie mogłeś przecież zapomnieć. Takie rzeczy zdarzają się tylko raz w życiu. I ja wszystko pamiętam. Tyle było tych kobiet. Jak miałbyś zapamiętać tę, a nie inną? A o moim nieszczęściu to nikt nie pamięta. U źródła w chłodnym cieniu zadajnika śpiewała dziewczyna, która młodzieńcami z sąsiedzi. Kiedy ją zobaczyłem, nadzwyczaj mi się spodobała. Wyborny duch w jednym z najsilniejszych ciał, jakie istnieją. To nie mogłam być ja. Spójrz na mnie. Czyż ja? Ja bym być tą najpiękniejszą. To byłaś ty, panno de la Trengle. Czy pisałabyś te głupie romanse, gdybyś to nie ty była tamtą dziewczyną? Moje powieści wcale nie są głupie. Chciałem, abyś ty, cnotliwa, eteryczna ludziara, oddała mi swe ciało przed ślubem. I otrzymałem je. Więc to też pamiętasz, co Don Juanie? Nie, absolutnie nie. Wymyśliłem tę bajeczkę na widok twojej fizjonomii, tych okularków, tej zgwaśniałej miny. Nie pozostały mi po tobie najmniejsze wspomnienia. Jesteś nikczemny, dziękuję. Zaiste mocny jesteś do żłoby. Bo wiesz, że nienawiść łączy bardziej od miłości. Pokrzyżujemy te plany. Tak, Dążuanie, to nie bal ma się dzisiaj odbyć. Choć ty najwyraźniej bawisz się świetnie. Ale proces. Proces? Można wiedzieć, czy twój. A gdzież sąd, gdzież prokurator? No właśnie my. A któż mnie pozywa, gdzie ofiara? Zbyt wiele ofiar, aby zmieścił się w tak małej posiadłości. Zmuszone byliśmy dokonać wyboru. Proces odbędzie się dziś w nocy. A egzekucja o świcie? Egzekucja potrwa dłużej niż pan to sobie wyobrażasz. Tortury, o wiele. Aż ty, nędzniku! Pan księżny właśnie żegna się z tym światem. No ale siadaj, Mówi ci coś nazwisko? Szyfryl? Angelika jest tu na piętrze. Jest to od chwili, gdy się uwiódł i porzucił. Oraz w pojedynku zabił jej brata. Jej przypadek nie ma nazwy w medycynie, ale my potrafimy to rozpoznać. To miłość pozbawiona nadziei, ale ty ją poślubisz i pozostaniesz jej wierny. I nie opuścisz jej aż do śmierci. I będziesz miał z nią dzieci i uczynisz ją szczęśliwą. A jeżeli nie, ten nakaz aresztowania spełni swe zadanie. Wpiszę weń twoje imię, Dążuanie, i resztę żywota będziesz mógł sobie spokojnie przebić. Bastylia! Dobrze! Zgadzam się. No? Zgadzam się. Co? Zrobię to, czego żądacie. Jakże to tak? Zrobię wszystko, zgadzam się na wszystko, tylko nie ma tu niczego do picia. Mario, szampana! Ostatni kielich skazańca. No przestał na to i nawet nie dyskutował. Niewiarygodne. Księżno, czy on naprawdę nie zakochał się w tej małej? Nie, nic się nie zmieniło. Czyli to podstęp, kolejny podstęp. On jest królem fałszywych obietnic. Nie, to byłoby zbyt proste. Tak czy inaczej, wyciężymy. Zejdą pani przejść do następnej sali. Czas zająć się rozprawą. Poprzedzam pani, czy też postępuję z tyłu? Przede wszystkim to nadrazisz. Tak. Mario, tak pani. Dążyłam czynić ci awansę? Nie, pani. Próbował cię wiesz? Nie, pani. To dziwne. To będzie długa noc. Panno Angeliko, panno Angeliko, panno Angeliko! Thank you.
prawo się bronić. Pozostaniesz tu, aż cię wezwie. Tak. Okej, okej. O, co to było? Szalone kobiety. Proszę ci, mówiłem, że te kobiety cię zgubią. O, zgubią nas, zgubią. Ale nie słuchałeś. I widzisz, zawsze ci powtarzałam. Rzuć te kobiety. Nie. Może się kiedyś to uda. Ale wiesz co? Tak. Powiem ci jedno. Ty nie poślubisz tej kobiety. Mam swoje powody, aby ją poślubić. O, no i po to tu jestem ja. Twoje sumienie. Wiesz przecież, panie doskonale, że już od miesięcy nie zapisałem ani jednego nowego imienia w moim rodziku. Czyli przyznajesz, że go prowadzisz? Ani jednego nowego imienia. Koniec z rozpustą. Żony objęła. No. Przejdziemy, pani, tak jest dobrze. Nie powinieneś mnie oglądać. Schudłam. Jestem bardzo blady. Ja długo mam czekać. Sądzisz, pani, że w najbliższych minutach przypijesz i odpalisz? Jestem odrażająca. Nie bardziej niż dawniej. Z Don Juanów mam do czynienia. Z tym, który mnie pokochał, czy z tym, który mnie porzucił? Och, jest tylko jeden. Kobiety, kobiety, te wasze złudzenia płynące z egoizmu. Ach, Don Juan, to ty, to naprawdę ty wróciłeś. To dziwne. Co? Jest w twoich oczach coś męskiego. Zupełnie. Och, jak we wzroku twego. Czy to prawda, że mam zostać twoją żoną? Oszczędzasz mi, moja panno, oświadczyn. Nie myliłam się, ufając, że mnie kochasz. Nie opowiadaj głupstw. Nie kocham cię nic, a nic. Żenię się z tobą i to wystarczy. Poślubisz mnie, nie kochając? Nawet gdyby się tak stało, cóż to zmienia? Jeśli ty, panie, mnie kochasz, to ja nie zgadzam się na ślub z tobą. Zabiję się. Powiem ci, moja panno, dlaczego absolutnie musisz za mnie wyjść. To pod twoim. Mój proces odbywa się właśnie tej nocy, a wyrok jest już z góry wiadomy. A wiesz, jaka mnie czeka kara? Właśnie ty. Proces? Kara? Co ty, panie, wygadujesz? Moja matka chrzestna. Wybór, jakim mnie szantażuje, jest następujący. Albo ty, albo Bastylia. Więc dlaczego się zgodziłeś, aby zyskać na czasie, zanim zdołasz uciec? Nie zamierzam uciekać. Biorę cię za żonę. Tylko fakty się liczą, nieprawdaż? Nie fakty, ale uczucia. Ach, Don Juanie, przejrzałam twoją grę. Udawałeś, że się zgadzasz, aby tamte kobiety zostawiły cię w spokoju. A teraz starasz się obrzydzić w mych oczach, abym to ja cię odrzuciła. Chytry manewr. Ślub nie będzie! Nie z twojej, lecz z mojej! Właśnie zajmuje się atakiem. Nie, moja droga, bo niczego
mężczyzna. Czy ten proces jest konieczny? Tak, moja droga. Ale jeśli Don Juan mnie kocha? On tylko rzęci z tobą. Co ci przyszło do głowy, że on cię kocha? Sam mi to powiedział pani. No a której nie powiedział? Jeżeli ci kocha, ten proces jest absolutnie konieczny. Jesteście pobry, myślicie o naszym szczęściu. Oczywiście, chodzi mi tyle, co orgazm u waszki. To nie dla ciebie. Zorganizowałyśmy ten proces tylko dla ciebie. Mimo wszystko szczęście, Angeliki. Szczęście, księżno. Szczęście to jeden z tych nowomodnych pomysłów. A czy my myślałyśmy o własnym szczęściu? Ona poślubiła Pana Boga. Ta znowu literaturę. Ja zaś poświęciłam się rozpuście. A ja jestem szczęśliwa. Niczego nie mam za złe Don Juanowi. Wziął mnie, bo mi się oddałam. Wierzyłam jego miłosnym wyznaniom i myślę, że on też przez tylko chwilę mnie wierzy. A kiedy zniknął, zachowałam po nim najlepszą jedyną rzecz, jaką mi pozostawił. Wspomnienie o nim. Don Juanie, zebraliśmy się tutaj, by osądzić i wskazać zło wcielone odziane spodnie. I co? Chciałyśmy to zrobić, nadal chcemy, ale to niemożliwe. Dlaczego? Ten człowiek nie jest Don Juanem. Służą do oszustw, uzurpator. O nie, nie, pani. To prawdziwy Don Juan. Mój pan, to zapewniam się. Ślepy jesteś? Nie. Wreszcie krzyjcie się z człowiekowi, którego uważa za swojego pana. Przygarnione ramiona, wzrok zatopiony w myślach, a te zmarszczki... Oj, tam tak... No właśnie, Don Juan nie podlega prawu i czasu. Co? Zmieniłem się, to prawda. Zdrajco, nie masz prawa się zmieniać. No tu. A więc... Nasz proces także musimy zmienić. Nie ściga się zwierzyny, która jest już martwa. Wczoraj zarzucałyśmy ci, że jesteś Don Juanem. Dziś oskarżamy cię o to, że przestałeś nim być. Proces może się odbyć. Hurra! Musi się odbyć. Zabierzcie wszystkie. Wszystko kochane. Don Juan mnie kocha. Powiedz mi, one mi nie wierzą. Jesteś zakochany w Angelice? Nie. Ale nie, tak spróbuję, jeśli tego właśnie pragniesz. Przysięgnij, że będziesz mówił prawdę i tylko prawdę. Przysięgam. Główna linia oskarżenia jest jasna. Nie byłeś, pani, wiernej niewierności. Wzywam więc Ganarella, aby złożył przed nami zeznanie. Z Ganarella. Od kiedy Don Juan nie jest Don Juanem? Dostojny panie, mój pan pozostał nikczemnikiem, jak równie przedtem. I zaraz wam tu dowody. Bo czy w tej chwili nie jawi się w waszych oczach wyjątkowo odrażająco? On tylko udaje kogoś innego. To prawdziwy Don Juan. On nie odszedł od was. On was wciąż poszukuje. A coś ci nie wierzę. A co się wydarzyło 5 miesięcy i 28 dni temu? Tak, przypominam sobie. Zeszła jesień. To było po zmroku. Nie, właściwie to zapadła noc. A my szliśmy przez pogrążone w mrokach Wallonii, powracając, nie pamiętam już, z jakiejś tam przygody miłosnej. Krótko mówiąc, zapowiadała się piękna noc. A my swoje łzy, zmartwienia, pozostawiliśmy za sobą. I wtedy nagle...
najbardziej w świecie nienawidził towarzystwa mężczyzn, przyjął zaproszenie od owego kawalera i siedział z nim i słuchał, a potem odprowadził do domu i oddał go w ręce siostry. I powracał tak każdego wieczoru i czekał na niego, jakby nigdy nic nie miało już znaczenia. Jakaż piękna przyjaźń. Raczej żartować, siostro. Kilka dni później kawaler już mieszkał. Co to była za zbrodnia, jaka potworność. Nigdy nie poznałem prawdy coś. Kawaler nagle zniknął. Don Juan szukał go wszędzie. Kawaler stał się niewidzialny. Angelikę do miłości. Ale nad ranem, za sprawą przyzwyczajenia czy tam zmęczenia, rzucił w jej stronę kilka czułych słówek. I dziewczyna mogła wierzyć, że spędziła najpiękniejszą noc w swoim życiu. Na te kobiety. Odchodzę. I zawsze mogłem odejść bez przeszkód. Ale jego straciłem. Nie sądziłem, że napotkam miłość inną niż w studnicy. Angeliko, czy zostaniesz moją żoną? Przestań! A więc jego śmierć okaże się daremną? Odejdź, panie. Teraz wiem, dlaczego chciałeś mnie poślubić, ale przyczyna jest dla mnie nazbyt szlachetna i napawa mnie odrazą. Wolę być już nieszczęśliwa. To mój sposób na szczęście. Mogłabym cię pokochać. To znaczy, że pokochasz następną nieznajomą, którą spotkasz?
Tak. Miłością wieczną? Tak. Miłością absolutną? Tak. Czasami zdarza się, że jakaś kobieta czy mężczyzna rozsuwają zasłonę, nadając światu kształty i kolory. Kawaler Szyfreville to uczynił. Dokąd zamierzasz się udać? Nie wiem. Pragnę opuścić siebie. To bardzo blisko. To bardzo daleko. Żeby szczęścia dążyła, nie? Powiedz mi, księżno, jak to się nazywa? Kiedy pośród bólu, łez, krzyku i lamentów człowiek wybiera się na wyjście, aby spotkać człowieka. Narodziny. Spójrzcie tylko na to. Na ten powstający dzień, jaki on niesie w sobie niepokój, jak on moni ci wszystko. Świetny świec, profile rysowały się ostro, uczucia były proste, dramaty zawiązane w węzły, które można rozciąć lub rozsupłać. Ale Don Juan wybrał dzień. Narodził się człowiek. Bowiek raczej człowiek. Każdy człowiek jest tylko człowieczkiem. Dziękujemy za te brawa. Pozwolę sobie przedstawić całą ekipę. Sekcja teatralna Bartoszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Panna de la Trengl, Krysia Basiak. Kawaler Kamisia Leszkiewicz. Księżna Jadzia Rutkowska. Zakonnica Maria. Pani Kaseł Ela Hańczyk. Kawaler de Szyfreville Małgosia Mycio. Hrabina Basia Wandachowska. Kucząca Sabina Kulesza. Dążłam Henia Wiedniewicz. Pozwolę sobie jeszcze przedstawić naszą panią reżyser. Pani reżyser, prosimy tu do nas. To pani Karolina Sadowska. To aktorka teatru Lalek,
w Olsztynie. To osoba o wielu zainteresowaniach i bardzo dużym talencie. Była wielokrotnie nagradzana. Pierwsza nagroda to nagroda dyrektora za debiut, tak? Druga nagroda to laureatka konkursu, może pomożesz, Karolina? Talent Olsztyna. Talent Olsztyna. Ale nie o mnie dzisiaj, o was. Nie. Też drugie miejsce na konkursie za monodram stworzony o Janinie Lewandowskiej. Bałam się, bo mamy koleżankę Janinę Lewandowską, że imię pomylę. Janinie Lewandowskiej, jedynej kobiecie, która zginęła w Katyniu. I jeżeli wiem, to będzie to u nas. Być może, niedługo, tak. Ale jeszcze nic pewnego na 100%. W imieniu Uniwersytetu ja bardzo dziękuję Karolinie za tę pomoc, za opiekę, za trud, za cierpliwość, za wszystko, co tutaj poświęciła, za te przyjazdy do nas. Dziękuję panu dyrektorowi, że nam umożliwił ćwiczenie tutaj tej sztuki. Dziękuję panu Andrzejowi i wam wszystkim państwu za to, że chcieliście nas obejrzeć, bo bez was, to nas, tych aktorów, to cóż my jesteśmy. Bez widowni nie ma.